Co można robić w bibliotece? Na pewno wypożyczać książki, skorzystać z czytelni czy internetu. Okazuje się jednak, że Książnica oferuje dużo więcej atrakcji, a najlepszym dowodem na słuszność tej tezy są imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu. W tej instytucji można przejść żołnierską musztrę, obejrzeć spektakl teatralny, a nawet uciąć sobie drzemkę. Okazją do zorganizowania tak nietypowej inicjatywy był 9 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom i odbywające się w jego ramach nocne czytanie. W ramach tej nocy propagujemy głośne i piękne czytanie bajek, a towarzyszą tej imprezie również imprezy towarzyszące. Dzieci miały okazję nauczyć się prawidłowo maszerować i gorąco oklaskiwały spektakl Pinokio. Spotkanie w bibliotece było również okazją do pogadanki z policjantami na temat bezpieczeństwa. Pełną atrakcję imprezę ubarwiły zabawy integracyjne, podczas których dzieci rozwiązywały zagadki, rysowały i brały udział w grach ruchowych. Co podobało się najbardziej? Najbardziej lubię spotkania ze strażnikami, ze strażą miejską. W tamtym roku było, w tym roku będzie z policją. W ogóle coś takiego dziwnego, spanie w bibliotece. Bardzo fajne. Jak przystało na nocne czytanie, po kolacji maluchy schowane w śpiworach słuchały do późna bajek czytanych przez pracownicę biblioteki. Alicja Rękiewicz, Przegląd Olkuski Live.